Cześć, witajcie na moim filmiku. Przede wszystkim na początek powiem tak. Zapraszam do włączenia subskrypcji. Kto tego jeszcze nie zrobił, to zapraszam, a przekonacie się, że to nie boli, a filmy pomagają w codziennym życiu. No i oczywiście liczę na pozytywną łapkę w górę. Jeśli filmik się przyda, myślę, że się przyda. Słuchajcie, jaki dzisiaj mamy problem. Mamy pompkę. Jest to pompka tutaj, którą widzicie. Hyundai Kia. Model macie dokładnie widoczny. Słuchajcie, problem to jest na rynku ogólnie bardzo duży, z tego co się dowiaduje. Pompka jest z 2008 roku, po kilku latach chodzenia po prostu upadła. No i słuchajcie, sytuacja jest taka. Krytyka poszła oczywiście w stronę producenta samochodów, jednego i drugiego, że niestety pompki są na rynku dosyć wadliwe i padają. No słuchajcie, no padają. Ale to zaraz wytłumaczymy i powiemy, o co chodzi. Słuchajcie, pompka generalnie wstępnie w tym momencie jest wyczyszczona. Zdjęty jest pływak, tutaj występuje pływak. On jest w tym momencie, słuchajcie, zdjęty. Pompka ma 4 piny. Dwa grube piny, które widzicie to po stronie prawej, to są piny zasilające. Po lewej stronie dwa piny, to są piny do odczytu właśnie tego wskaźnika paliwa. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Pompka, co prawda, w tym momencie ona jest wyczyszczona, ładnie wygląda z zewnątrz. Bo no, słuchajcie, inaczej się z pompką możemy obyć, czy z nią pracować, czy ogólnie cokolwiek robić, jak ona jest czysta, bo to jest niestety warunek. No i teraz słuchajcie co, ja Wam pokażę wszystko, co z taką pompką można zrobić, dlaczego krytyka poszła w stronę producenta. Nie sugerujcie się, że ona jest w tym momencie ładna. Ona jest ładna dlatego, że jest umyta wstępnie, dlatego tutaj ten dół jest taki bardzo czyściutki. Ona, słuchajcie, siedzi sobie na dwóch takich amortyzatorkach, na których się ugina. No i rzecz jest jaka. Rzecz jest jaka, słuchajcie. Problem jest taki, że pompka tego typu, jaki jest objaw? Często, gęsto jest tak, że ona próbuje się włączyć, ona się włącza. Natomiast nie daje ciśnienia paliwa, bądź to ciśnienie paliwa jest zbyt niskie, żeby po prostu jako pompka wstępna mogła zasilić sobie resztę układu, czyli pompę wysokiego ciśnienia, bo ma to duże znaczenie. Tu słuchajcie, jest pompeczka, czyli wkład tej pompki, to jest pompka 12V. Tam możecie podłączyć sobie zasilanie normalnie 12V, ona ma prawo chodzić. W tym, że od razu Wam powiem, nie testujcie tego, dopóki nie włączycie. No i przede wszystkim rzecz jest jaka, żebyście mogli, słuchajcie, cokolwiek zagadnienia podjąć. Już pominę wyczyszczenie tej pompki. Musimy wiedzieć, słuchajcie, przede wszystkim, na czym polega problem. Czy ona się już w ogóle nie włącza? Czy ona włącza się tylko po prostu... Słychać, że ona się dusi, słychać, że ona nie daje ciśnienia, nie daje paliwa i tak dalej. No i ten, słuchajcie, jeszcze raz pokażę, kto nie ogląda filmiku od początku. Numery, słuchajcie, mamy 31 11 01 H900. Ale jaka by, słuchajcie, nie była pompka. Tu jest akurat Siemens VDO, to zasada działania pompki wstępnej jest taka sama. Ciśnienie wstępne ma być takie same. Nie testowałem, jakie ciśnienie powinno być, z tego względu, że ona jeszcze nie wystartowała. Natomiast myślę, że ciśnienia nie będziemy testowali, ale pokażę Wam jedną rzecz. Przede wszystkim słuchajcie co, żebyście mogli taką pompkę rozebrać, dostać się do niej, żebyście mogli ją zregenerować, że tak powiem, bo słuchajcie, pompka kosztuje troszkę na tym rynku, zamienniki są jakie są. No to słuchajcie, od czego zaczynamy? Tutaj mamy, słuchajcie, taki malutki ząbek, który będziemy musieli wcisnąć. Jeżeli wciśniemy, wysunie się nam jednocześnie reszta. No ja w tym momencie, słuchajcie, warunki mam tutaj jakie mam, polowe, ale to jest w tym momencie, słuchajcie, bez znaczenia. Przede wszystkim, słuchajcie, nie martwcie się, że gdzieś tam coś możecie schrzanić. Wiadomo, że każdy coś zepsuć może, bo wiadomo jak jest. Natomiast co? Do takiej pompki będziecie potrzebowali na pewno, słuchajcie, co? Dowolną wanienkę ultradźwiękową, jakąkolwiek chemię. Ja używam, słuchajcie, niebieskiego środka. Już co prawda końcówka, ale jest jeszcze na dnie. Nie mówię jaka chemia, bo tu już dajecie sobie dowolną, jaka by nie była. No i przede wszystkim Wam powiem rzecz taką. Pompka wewnątrz ma, słuchajcie, trzy zatrzaski. To są trzy zatrzaski takie zgrzewy porobione dookoła. Te zgrzewy musicie ładnie, elegancko podrywać.
Później zastosowanie po odtłuszczeniu kleju, bądź ewentualnie tu, w te punkty, bo tu jest na przykład ten punkt, który widzę. Możemy dać malutkiego wkręcika, nie ma to żadnego znaczenia, tylko nie z jakiejś chińskiej zabawki, bo zaraz Wam skoroduje, tylko z czegoś gdzieś tam solidniejszego. No i dobra, słuchajcie. Rozgniatamy naszego pina i wysuwamy to. I co teraz dalej? Mam, słuchajcie, co prawda tylko dwie ręce, więc troszkę mi będzie ciężko teraz na zewnątrz, żeby nagrywać i Wam pokazywać, ale co zrobię? Rozbiorę tego pina tutaj. Następnie wewnątrz tej pompki. Tego teraz nie będzie widać. Ono nie widać. Widać? Niestety. Ciężko jest. Ciężko, bo jest ciemno. W każdym razie ta pompka siedzi, słuchajcie, na takich trzech zgrzewach. Te trzy zgrzewy musimy niestety ściąć. Czyli może nie wycinać, jak po prostu oderwać mi od tego plastiku pomarańczowego konstrukcję. Dobra, ja się wezmę za poderwanie tego i za chwilę się spotykamy. No i dobra, spotykamy się ponownie. Słuchajcie, teraz wygląda sytuacja w ten sposób. Tutaj mamy te punkty, o których mówiłem, te trzy zgrzewy. Jeden zgrzew, drugi zgrzew, no i tam gdzieś jest tam pod spodem trzeci. No i słuchajcie co, pompka wstępnie przeze mnie została wyczyszczona, więc ona wygląda dosyć ładnie, dosyć elegancko, więc nie miałaby prawa paść. I otóż tu Was, słuchajcie, zaskoczę. Zobaczcie sobie, jak wygląda pompka już z dołu. O, w tym momencie się pojawiło słoneczko. Słuchajcie, pompka jest po prostu wręcz zasypiona, zaklejona. Powiem Wam tylko tyle. To jest pojazd, który jeździł kilka lat tylko i wyłącznie w Polsce, z polskiego salonu. Więc słuchajcie, prawda jest taka. Krytykujemy tak naprawdę producenta. Zacznijmy od tego. To są samochody, które jeżdżą w Polsce. No i teraz Wy macie odpowiedź. Gdzie były tankowane? No tak, w kosmosie, prawda? Czyli to, co się zgromadziło, słuchajcie, tutaj, to jest to, co my, no niestety, dostajemy w stacjach. Więc jeżeli ja Wam teraz pokażę cokolwiek, tu, proszę, patrzymy. O, patrzcie, to się coś nawet ściera, ale to coś, słuchajcie, zostaje na rękach. Więc o, po moim wstępnym wymyciu, popatrzcie. To wszystko zaczyna się kruszyć, to wszystko zaczyna być jedną wielką, słuchajcie, tu jest zaworek, ale nas on nie interesuje. Jeżeli się uczepimy pompki, to pompa czy z jednej strony, czy z drugiej strony, zobaczcie, ona jest po prostu zasyfiona, zaklejona. To jest tak, jakbyśmy dostali ręcznik na twarz i ktoś nam kazał oddychać. No i tak, słuchajcie, nie musimy ściągać tego sitka. Natomiast co będziemy potrzebowali? Tak jak mówiłem, wanilkę ultradźwiękową, do tego dobrą chemię. Wkładamy tą pompkę w tą chemię i później, słuchajcie, będziemy musieli ją wykąpać. Ja sobie to zrobię w ten sposób tu. Także widzicie, jak ona mniej więcej wygląda w wodzie, która jest zaklejona. I do tego, słuchajcie, co? Dolewam chemię. No i teraz już widzicie, tylko dolałem chemię i już zaczynają pływać czarne syfy. No i to jest, słuchajcie, właśnie odpowiedź krytyki, dlaczego padają pompki i się gotują. No i normalnie w życiu one są zaklejone. One nie padają fizycznie, tylko po prostu zostają uduszone przez niekrytykujące polskie stacje, które mają bardzo dobre paliwo. Tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. Także co, jak się filmik komuś przydał, jeszcze raz subskrypcja. Włączcie sobie, przekonacie się, że to się przydaje. Łapeczka w górę, bardzo dziękuję za oglądnięcie filmu. No i myślę, że słuchajcie, nie jeden skorzysta z takiego filmu i będzie chciał sobie taką pompkę zregenerować, wymyć, wykąpać. Ja Wam jeszcze za chwilę pokażę, jak ona będzie wyglądała już po wyczyszczeniu tego sitka. W każdym razie mówię, to wszystko będzie wyczyszczone, będzie wymyte, a te trzy punkty, które są, te łapeczki po bokach, o, ta łapeczka tutaj, one będą później przyklejone, bądź można na wkręcika z boku wkręcić. Tam nic wielkiego się wtedy nie dzieje, także tu się tym nie martwmy. Także jeszcze raz, dzięki, póki na razie i spotykamy się za chwilę, jak już będzie. No dobra, słuchajcie, woda, jeden wielki bełt. Tak wygląda, słuchajcie, siteczko, wyczyszczone, wymyte. Jest jeszcze jedna taka sprawa, o której Wam powiem. To sitko, słuchajcie, możecie wypiąć, jeżeli sobie potrzebujecie od silnika, to możecie wypiąć, to wszystko zostaje, jest na zaczaskach. I to siteczko, jeżeli będziecie w środku mieli brudne, możemy je również otworzyć do środka. No i przede wszystkim, słuchajcie, pamiętajcie jedną rzecz. Tutaj producent nie zawalił.
producent przewidział, że tu, gdzie samochód będzie jeździł, będą takie, a nie inne paliwa. No i niestety stanie się to, co się stanie. Dlatego dał bardzo dobre siteczko, także cieszmy się, że producent siteczko dał takie, które tego syfu nie przepuści. Dzięki temu wtryski mamy dobre. Teraz słuchajcie, rzecz jaka. Pompka, wiadomo, musi być od razu wyczyszczona, wydmuchana. Zaraz u mnie będzie. I zalewamy ją olejem, żeby po prostu nic się niepotrzebnego nie stało. No i później przede wszystkim nie załączajcie jej od razu na strzała. Tylko weźcie sobie, podłączcie, czy zalejcie gdzieś tam, powiedzmy, troszeczkę ropy. Jakiegoś tam oleju do przesmarowania. Włączcie sobie ją w jakiejś tam baniczce, żeby ona sobie tym paliwem przechodziła, żeby tego niepotrzebnego syfu gdzieś tam nie plunęła wam. To co gdzieś tam się uda. No w każdym razie słuchajcie, no tak wygląda filterek, który został przeze mnie wyczyszczony. No, jak nie wierzycie, proszę bardzo, filterek jest założony. To część się wpina znowu do pompki i to wszystko pracuje. Także cóż, słuchajcie, pompkę mamy w połowie już zrobioną, jest wyczyszczona. Teraz zostaje ją tylko przesmarować, poskładać, wyczyścić. No i oczywiście próba, która w, powiedzmy, tych 80% jest na pewno udana, bo ręcznikiem, jakbyśmy sobie zatkali twarz bardzo grubo, no to myślę, że też byśmy nie byli w stanie oddychać, tak jak pompka nie mogła sobie ciągnąć tego pieroństwa przez ten właśnie muł, który się uzbierał. No także słuchajcie, ja się biorę za składanie pompki, muszę sobie to wszystko poskładać, silniczek, i za chwilę robię próbę odpału. Także pozdrawiam, do zobaczenia, łapeczka jeszcze raz w górę. No i myślę, że filmik się przydał, więc jak potrzebujecie jakieś miłe komentarze, to sobie piszcie. Chętnie poczytam, podzielę się z wami informacjami. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć.